Witajcie po koncercie w krakowskim Zaścianku. Witam Adama i Leszka z zespołu Tune. Cześć. A czy po takim koncercie jak dziś uważacie, że prawdziwe są słowa waszego nowego hitu, tu, że nie ma miejsca na Tune? No pewnie, bo jeszcze jakby zero było przy tej publiczności, to wtedy by było miejsce. Nie, no jest w porządku, no. Generalnie mamy stałą publikę i wydaje nam się, że właśnie ta stała publika jakby się odliczyła tutaj na koncercie naszym i wiesz, a piosenka tu to jest taki trochę protest, który miał pójść medialnie w eter i wiesz, no, wyrzucić z siebie parę takich rzeczy, które nam się działy. Ja myślę, że to też nie chodzi tylko o nas, tylko to ma wymiar uniwersalny. Ogólnie w Polsce króluje w tej chwili hip-hop i disco polo. Reszta rynku to jest 20-10% znane kapele rockowe i jest jakiś mały fragment miejsca po prostu na muzykę, powiedzmy, alternatywną, rockową, ale to jest, myślę, że to jest luźna dygresja na temat. My się nie żalimy jakoś specjalnie i nie płaczemy z tego powodu. Dzisiaj zresztą nawet sporo nowych osób było, bo podchodziły nowe twarze i powiedziały, że są pierwszy raz. Tak jest podczas każdej trasy. Jest w porządku, no. Czy takim zabiegiem jak w Tu, czyli waszym pierwszym kawałku po polsku, staracie się gdzieś może to miejsce znaleźć, nowe miejsce, właśnie nowych odbiorców? My zawsze szukaliśmy nowego miejsca dla siebie, bo każda nasza płyta była inna, więc to jest jakby naturalna progresja w tym wszystkim. Chcemy cały czas coś tam zmieniać, bo dzięki temu sami ciekawimy się naszą muzyką. To jest zawsze dla nas jakieś takie fajne wyzwanie, więc dlatego to robimy za każdym razem inaczej. Przy publikacji nowej piosenki parę osób podkreślało, że to jest tak bardzo w stylu męskiego grania i to tak dziwią się ludzie, ale na przykład dla mnie to jest komplement, bo męskie granie to jest jakiś tam czołówka obecnie wokalistów, takich jak Podsiadło, Organek i tak dalej, którzy robią całkiem przyzwoitą robotę na polskiej scenie. To nie jest tak, że Tune będzie w tą stronę szedł, ale zrobiliśmy po prostu taki eksperyment dla nas i myślę, że bardzo słuszny. Dla uspokojenia fanów nie tak będzie wyglądała cała płyta od A do Z. To jest singiel, który po prostu jest jakimś tam manifestem, jakimś nowym poszukiwaniem brzmienia, ale spokojnie. Eksperyment jeśli chodzi o język, też eksperyment jeśli chodzi o klip. Skąd taki pomysł i dlaczego na klipie nie ma Kuby? Klip to po kosztach. To wiesz to. Po prostu nie. Ponieważ zaczęliśmy od jakiegoś czasu działać z Patronate, chcieliśmy się w jakiś sposób odwdzięczyć tym ludziom, którzy tam określiliśmy jakieś nagrody i tak dalej, ale tak naprawdę to był taki fajny akcent, żeby oni faktycznie mogli z tym zespołem zadziałać. Chcieliśmy też stworzyć fajną, pozytywną energię i myślę, że na tym klipie to widać to. To nie jest klip reżyserski, jakiś specjalny i tak dalej, to jest po prostu klip socjalowy, taki bliżej ludzi. I stąd pomysł po prostu, żeby zrobić coś, bo ostatnie trzy klipy były bardzo, bardzo mocno wyprodukowane, to pewnie każdy się zgodzi i nie każdy klip musi następny taki być. To był świadomy zamysł dość. Ludzie, którzy są zrzeszeni na Patronite, wydaje nam się, że wiesz, przez to, że nas wspierają dobrym słowem oraz także finansowo, czują to samo prawdopodobnie, prawda? Bo chcą, żeby taka kapela jak nasza funkcjonowała ciągle na rynku, no a wiadomo, że to niesie ze sobą spore koszty, prawda? Bo i produkcja płyty, produkcja teledysków to są naprawdę drogie rzeczy, więc dla nas naturalne było, że chcemy, żeby te osoby także znalazły się w tym klipie razem z nami, prawda? Bo staliśmy się jakąś taką rodziną, która właśnie chce pewnych takich jakichś zmian na rynku i no i stąd ten pomysł i fajnie wyszło, wydaje mi się. Kilka lat temu pomiędzy Lucid Moments a Identity rozmawialiśmy już jeszcze przy okazji pewnego radia, że wtedy ludzie szufladkowali was trochę jako art rock i myślę, że po Trójce i po tym nowym kawałku chyba gdzieś wyszliście z tej szuflady narzuconej przez ludzi i czy taki był wasz zamysł, czy gdzieś teraz czujecie się wolni od formy? My jesteśmy trochę niewolnikami własnej formy, a forma polega na tym, że nudzimy się jednym stylem muzycznym
I to nie jest tak, że dobra, Lucid Moments to było takie czy śmakie i na przykład nie było tylu fanów, ile byśmy chcieli, to znowu inaczej. Nie w ten sposób kombinujemy. Po prostu kombinujemy tak, żeby być zadowolonym z robienia świeżych rzeczy. Wydaje mi się, że cały czas słychać będzie w tym wszystkim Tune. Cały czas poczekajcie na tą płytę czwartą przede wszystkim, bo ludzie tutaj bardzo wybiegają, widząc, słuchając tego singla do przodu, że to jest jakiś taki inny Tune. Spokojnie. To jest tylko jedna piosenka z całej płyty. Dokładnie także... tak, wiesz, ale dokładnie takie same komentarze mieliśmy, pamiętam, jak wypuściliśmy na przykład Crackpota. Działo się to samo, wiesz, to było to nie Tune, prawda? Bo pierwsza płyta brzmiała inaczej, a Crackpot brzmi zupełnie inaczej, co to ma być i tak dalej. Wiesz, no to jest tylko jakaś część całości, prawda? I dopiero jak to będzie jako całość, to wtedy będzie można ocenić. A co do polskich tekstów, to jest po prostu kolejne wyzwanie. Ponieważ stwierdziliśmy, że póki co siedzimy na tyłku w Polsce, a sporo fanów oczekiwało tego, żeby jednak pojawiały się polskie teksty. Mamy 3 płyty anglojęzyczne i czemu nie? Po prostu to jest kolejne wyzwanie, kolejny eksperyment. Wydaje mi się, że spodoba się wszystkim. Jeżeli o czymś pisać, to przede wszystkim trzeba mieć jakiś impuls do pisania. No i to jest właśnie taki impuls. To jest nowe wyzwanie, zróbmy coś nowego, świeżego. Tak, no i wtedy się coś chce robić, prawda? Chce się robić coś nowego. Dużo osób nam zarzucało, że chcemy po polsku, bo chcemy do radia i tak dalej. To tak nie działa w ogóle. To nie jest tak, że wiesz, że teraz po polsku to nas kurde grają wszędzie. Nie, to wiesz... Nie widzimy żadnej wielkiej zmiany. Zmiana jest u nas, tak? Że my chcemy po prostu coś nowego, coś świeżego dla nas. Także tak to działa. No. Wspomniałem, że tu to wasz pierwszy polski kawałek, ale nie pierwszy kawałek po polsku, który nagraliście, bo nagraliście swoją wersję krakowskiego Splinu. Czy ciężko wam było, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy nie ma już z nami Kory, podejść do tego numeru, z takim monumentem się zmierzyć? Wiesz co, nie było nam ciężko, było nam przykro oczywiście z tego, że zaistniała taka inna sytuacja, no tak bywa w życiu. Kora odeszła, zresztą można powiedzieć, że całkiem byliśmy z nią blisko. Nie na zasadzie tylko talent show, ale ogólnie rozmawialiśmy z nią też prywatnie, więc po prostu chcieliśmy zrobić to od siebie. Nagrać taki numer, a poza tym byliśmy już w trakcie pracy nad materiałem po polsku, więc to było naturalne dla nas bardzo, że złożymy hołd po polsku, śpiewając tą piosenkę tak jak ona jest w oryginale. Zaaranżowaliśmy ją na nasz sposób i to było bardzo impulsywne, bardzo szybkie działanie zresztą. Jesteśmy zadowoleni z tego. Nikt z nas się nie spodziewał, że po prostu zostaniemy jakby... Że nastanie taka sytuacja, prawda? Więc chcieliśmy po prostu, bo to była bardzo, bardzo szybka decyzja i co możemy zrobić w takiej sytuacji, jak najlepiej postąpić. No i wydaje nam się, że taka forma hołdu była z naszej strony najlepsze, to było najlepsze, co mogliśmy zrobić, prawda? Jeszcze tylko jedno krótkie pytanie właśnie o Korę, bo widać było po was w ostatnim czasie, że była to dla was ważna osoba. Powiedzcie, jak wpływała na was, zanim ją poznaliście i potem, jak już mieliście okazję się z nią spotkać? To jest ikona muzyki, więc no, przez całe my jako osoby, które od dziecka były zainteresowane muzyką i słuchały jej, prawda, no naturalnie jakby przez Manam się przewinęliśmy, tak? To była taka forma artyzmu, która nam zawsze przyświecała i nas inspirowała do działania, więc naturalne było to, że ona zawsze istniała w naszym życiu i zawsze była ta muzyka. A nam to był taki alternatywny rock polski trochę, więc no, ja się na tym wychowywałem też. To sporo inspiracji pochodziło i od Kory, i od Jaskowskiego, i męża, i dla mnie jako gitarzysty. Chcieliśmy się do tego po prostu odnieść w jakiś sposób. Byliśmy akurat w studiu, akurat nagrywaliśmy, byliśmy w trakcie nagrywania albumu i po prostu usiedliśmy i zaczęliśmy aranżować ten cover. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, dzięki za świetny koncert i życzę powodzenia przy nagrywaniu płyty. Dzięki.